Paint the town blue, riots are around you. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie nagrywanym w nocy, grubo po północy z Teamfight Tactics. Czy mój głos jest zamulony? Tak, dlaczego? Dlatego, że nie chcę budzić nikogo, kto w tym mieszkaniu jest poza mną. Witam. Ogólnie ludzie wybrali... Ojojoj. Źle wybrali. Mam nadzieję, że wylosuje się to, co jest moje, czyli bardzo dobre ulepszenia. To, co jest moje. Tak, dokładnie. Ja się stałem, myślę, że zawsze mnie tak miałem energicznie tym głosem wieczornym, a potem odtwarzam nagranie i jest taki spokojny dom, który ma taki trochę zaspany głos. Przepraszam, ale tak to bywa, że czasem muszę nagrać zapasy. Zapasy nagrywane też w nocy są czasami i będę cukierkowym chyba wariatem dzisiaj. Mam barda, lecimy cukierników i kogo im mogę dobrać? Chroniący, ej, chroniący Jinx. Parol, czyli roll. Nie mam nic nowego, ale mam coś, co miałem już i bardzo dobre. Pałkę na barda na razie chyba nie. Oczywiście z tym Gunisą abuse, jak już powinniście zauważyć. Będę starał się zdobyć Jinx z Gunisą. No i... trzygwiazdkowy bohater. I... no nie miał elementu losowego, także to biorę. Nie mam nikogo, kto pasuje mi teamu. Uroczy. Być uroczy. Cukierniki, co miało być? Chroniący, czyli Zilean. Nie ma Zileana. Ta rolka była głupia, jakby była coś za dwójka, to byłaby lipa. Jest Soraka dwójka. Okej, okay. Aha, on... Okej. Okay. Zielonek może wykarować Early, bo to jest dodatkowy champion, a tutaj liczy się trochę ilość, nie jakość na początku. Oj no, ziutek mi... ziutek mi karinku prawia. On ma co? Dopasowane przedmioty ofensywne. Ha! Dostałem to słownie losowego DPS-a do teamu, nie? Okej, alright, nie? Jest dobrze. Czas pędzi jak strzała, a mój wujek pędzi bimber. Mój wujek też nie pędzi bibru. Zamoliłem. Ołągala, drągala. On ma kukłę. I chyba... chyba to? Chyba to. Ale... ojoj, uderzone i... wow, chroniący. O kurde, osłonił tarczą, patrz. Ten mi kontokernie. Ja dzięki temu. Bum. Nie padł nawet! Nawet nie padł! Ale fajnie. Nikt nie spodziewał się banana, dokładnie, Sorako. Wygrywam w ogóle, nie? Już jest dobrze, już mam mniej do tracenia. Na przyszłość, patuła. Co mogę zrobić? Cukiernika mogę... mogę cukiernika robić. Rolowanie? Cukiernik Rumble, o. Przedmiotów nie mam, o. O. Nie mam komu dać. Ramblowi, no Rambla muszę wystawić. Ej, bez kitu wziąłem buffa i niego nie korzystam. Bardzo niedobrze. I pierwsza porażka się szykuje chyba. Chyba, że Lord Bardini z Soraką. Lord Bardini z Soraką to wykerują? Soraka 2000, Soraka pogryzie. Cały ramblasz na początek. A jakbym miał dodatkowego cukiernika, byłoby super. Ja bym wtedy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no idealnie. Dużo cukru by było. Jest łuk, o to mi chodziło. Tego na kobyle kogo dać? Nie. Chciałbym mieć Jinx w tym momencie. Halo, gro? Ma na zane. To jest słabe. Biorę to. Biorę to. Jinx. Wszystko zgodnie z planem, który... Jinx za... Zoe jak na razie. Manazane. Ej, to jest dobry rzut umiejętności. 20 many.
Uniso. Po pierwszym użyciu umiejętności. No na Lorda Bardiniego. Czy na Zileana, o kurde. Ujojojojoj, i on ma many. 70, ej. Super. To ma świetną umiejętność. U, dobry ruch, myślę. Jinx zasuwa. Ładnie, i Jinx zabiera obrażenia. To dużo. Jest Bardini. Też nie Zoe może wlecieć. Nikogo lepszego nie mam. Wybuchy za 2 golda? Chyba nie, chyba rolki. Oj, opłacało się rolki. Szkoda, że Mazana nie mam teraz na nim. To nie Zilean. Ale biorę. Bo potrzebuję Zileana. Muszę mieć inne dwójki kupione, żeby mieć większą szansę na Zileana przy rolkach. Jakie są to moje szanse na zwycięstwo w tej rundzie? Czy one są niewielkie, czy nie? One są... O, oj, jakieś są. Pochwalające osłaniają. Bardzo dużo, dobrze. No i bardziej tutaj wykończy, myślę. Pół. 2200 obrażeń ze strony Lorda Bardiniego. Dobrze idzie. 20... Nie przegrałem jeszcze niczego, że jakąś 8 HP. Jim Petarda jest strasznie nisko. Okej. Okay. Fajnie. Wziąć Akali. Się chwali. Rambla, o. Ransel, rolka. Adnisel, koniec. Pana mistrzów. Lex na ławę. To dla Rambla. Zamykamy sprawę. Rumble był... Tak, tankiem był Rumble, okej. Okay. Wszystko w domu jak na razie. Tak, kukłe pierwszy rzut, niedobre. Odrzut, jeszcze gorsze. Ale co tu wygląda? To za walka. Ma namazane, oj, i pierwsza przegrana. Chłopiec gigantyczny. Chłopak wszechwiecznych i zmiennokształtny. Silny, silny. Pierwsza przegrana. Nie robi mi dużej różnicy, ponieważ już ktoś tu na dole tabeli ma punktów z życia 7. To mało. A ja mam w końcu Zileana. Dostałem paradoks z Zoni. Myślę, że da Zileana, co? Nie ma tego, co go szukam. Wróżka Kalista, nie tym buildem, nie dzisiaj. Jest Rakan! Wyleciał z RNG. Idealne przedmioty ten kawie złodzieja. Emblemat cukiernictwa opiekuna. Emblem cukiernictwa odkupienie. Uczonego? Wybiorę to. Zonia Zilean, myślę, co? Zonia Zilean. Okej. Okay. Kupowane. Rakan jest do wstawienia przede wszystkim, jak chroniący tutaj. Zoe, to nic nie robi poza jest jedynką o niskich wartościach. Bardzo close walka, zobaczymy co się stanie. Zilean czekaj. Gra? Oj, wleci zaraz rolowanie. Wleci, wleci. Gwen mi brakuje do kompletu. No. Jinx, rolujemy. Może być Vex. Nie, no, on trzymając mnie, żeby... Nie. Chce mi dawać ciągle Vex. Daj mi to. Nie wiem, ten Zileana. Ciężkie. Wróżki! O! Ej, wróżka może być, tylko Gwen się musi trafić. Wróżka pasuje mi tutaj. I to jest chyba wygrana z tego co widzę, bo ta Ashka to się nie rozpędzi, bo zostanie lepe. Tak jak myślałem, została lepe. No i to takie coś to nie ma. Lisa, bez itemów, odwroty. Wracam do góry.
na co pana chmury. Dziękuję. Jest Gwen, także robimy wróżkę. Stawiamy Rakana. Dodajemy Zoe. Wróżkę robimy z. Robią wróżki dokładnie. Korona króla zapewnia. Wzmocnienie obrażeń. Wróżkę dajemy do Jinx. I dajemy jej itemek. Najmagiczniejsza Jinx w okolicy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak głupota, to przynajmniej jest śmiesznie, tak? Jestem nami. Ktoś szuka przedwiecznych tam. Może nie będę tak miły. Jinx. Lord Bardini prawie na trójce. No, warto było w niego zainwestować. Wróżka Emilio. Kroników już mam, chroniących nie mam. Nie mam Morgany. Być piątkę warto. Okej, gościa wywalam, jak wygram. Dużo ikonek na planszy. Oj, ona mi rzuciła falę. Jestem z przedwiecznymi. Ta Jinx przetrwała. Jakby ta Jinx strzelała. Oj, przegrywam niestety. Przedwieczni. Aj, myszka. Milanów nie dam rady zrobić. Rumble, za mały, nie dam rady zrobić. Dobrze, skończyłem sprzedawać. Jim Petarda. Jim Petarda będzie wybuchowy i wyleci z rozgrywki. Ma jakąś powaloną Nile. Jeżeli zaraz nie sprzedam bombę, to mnie wykeruje enemy team. Nie, Jim Petarda robi, papa. GGWP tak zwane. Okej, okay, jest kolejna Braja. Ja chciałem rzucać. Brak Morgany. Brak Morgany, naprawdę? Tak, i tam wcześniej nie kupiłem. Nie. Na Gwenkę wrzucę, jak już mam kupienia. Lord Bardini. Portal Uczony Ice. Jinx. Szybciej, szybciej, szybciej. Jeden bard. Dużo Dian. Jednego barda mi brakuje. Jeszcze nie przegram, nie? Ale byłoby miło, jakbym go dostał, nie? Jinxy 3 potrzebuje. Chłop ma coś... Oj, ma solidne rzeczy, nie? Ale mam milia, mam wysoki poziom w sumie, nie? Ej, to milia może pasować? Jinx to wystrzela. Oj, dawaj, 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 dawaj. Bardy, nie bardy, nie bardy, nie bardy, nie bardy, nie bardy, nie przygwo... Zilean. Top ile? Top 5? I ewentualnie teraz? O, jeden z nich odpada, top 4. Witam w top 4 w takim razie. No, dawno nie było, nie? No więc coś dropi. Miło by było przywitać Lorda Bardiniego, nie? Zostanę w ciul rzeczy. Ten usuwacz. Ty chcesz? To Gina mogę ci zagwarantować. Niech będzie. To jest za duchę idealne. Rakan już ma dwójkę. Gdzie jest Morgana? Gdzie jest Morgana? Ja się pytam. Where is my Morgana? Jak ja przegram, bo nie mam Morgany, to jest niezniszczalny. Kurde, mogłem mieć zamianę. Nie? Jinx trzeba przekłucie dać. Jinx musi być wróżką? No nie musi być, nie? Ale, o, gram na gościa, który aż tak dostaje ode mnie? Witamy w top 3 i... Być może wygramy... Witamy w top 2! Najmniej top 2. Gdzie jest moja Morgana? Zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi? Jest Morgana w końcu.
magia wcale nie jest taka zła. Gdzie jest Gwennisa? Tam jest Gwennisa. Jak ja nie zdążę teraz to zarzucić, nie, to będzie przypał w Hest. Hest będzie przypał. Powielacz mały. Okej. Nie, to jest powielacz. Okej. Za późno. Mogę Bardiniego zrobić, no. Dobrze. Jak ma 10 HP, no i tak dwie walki jeszcze na niego, nie? Ale idzie mi... Dobrze mi idzie? What? Jak to? Że aż tak? What? Kurde. Jestem fanboy Gunisok. Mówcie sobie co chcecie. Fanboy Gunisa jestem. Mogłem Bardiniego zrobić jeszcze, nie? Cukiernicy, gaming. Ale słodziutko! Ej, on jest jakiś słaby! Oni wyrzucili tego... Do jednego źródła wyrzucili, co tam był z tymi. Nic bym nie wygrał. Oj, on jest słaby, ale ja jestem też słaby. Wow. Wow. Cokolwiek dałem. Bard wleciał, 14 golda mi zostało. Final round. I co się stało? Czemu ja to tak wygrałem aż? Chłop coś przełożył fatalnie. Co mój Bardini zrobił? Miazga, dziękuję za oglądanie tego cukierkowego TFT. Pierwsze miejsce, zapatrzmy na Discorda i na Twitcha, linki są w opisie.